Powiem wam, że się załamaliśmy. Jak zobaczyliśmy, otworzyliśmy pudełko z prysznicem, z obudową prysznica, zobaczyliśmy ile kurwa tu jest elementów. Ja, pokaż tam tą torebkę. Ja nie mogę. I tutaj kolejna. I szyb, i jakiś uszczelek, i jakiś... O matko. O matko! Uszczelki pewnie drzwi, jak się drzwi łączą. No straszne, powiem. A to jest na tych szynach. Będziemy składać te klocki Lego przez najbliższe pół roku. No zobaczcie. Tam sobie przyjechał prysznic, który jest kwadratowy. Kwadratowy, no tak, 70 na 70 kwadratowy zamówiliśmy, a instrukcję, którą wyjęliśmy z pudełka, jest do prysznica okrągłego, półokrągłego. Więc nijak nie pasuje, nie będziesz wiedzieć, co jest co. Dobra, odrzucamy tą. Zadzwoniliśmy, łaskawie przysłali drugą instrukcję. Tym razem jest od kwadratowego. I teraz rozpatrujemy pierwszy element, który jest do złożenia. Proszę bardzo. Takie dwa elementy i jeden łączący. Popatrzmy. Dobrze, lata. To jest ten element łączący. Tutaj ma taki zadziorek. Nasz element już tego nie ma. Więc już jest co innego. Teraz tak. Tu jest jakiś element. Jeden sugerowałby jedną dziurkę. Tu drugi, druga dziurka i trzeci. Bierzemy nasz element, dwie dziurki, na drugim końcu dwie dziurki, ale już inne. No powiem wam, że strasznie nie lubimy, jak przysyłana jest instrukcja, w ogóle jak jest instrukcja dołączona, która totalnie nijak się ma do sprzętu, który robisz. Jeszcze żeby to było rzeczywiście identyczne, tu są dwa powiedzmy małe otworki, znaczy mało rozstawione i tu też dwa mało rozstawione, nie ma problemu, ale tu jest rozstawione szeroko, tu wąsko i teraz nie wiesz, czy to idzie od ściany, czy to idzie od środka i dedukuj, człowieku. Ach, szkoda słów. No powiem wam, że minęło pół godziny, a my dalej jesteśmy w czarnej D. Tak inteligentna jest instrukcja, proszę państwa. Na przykład, ciekawostka. Tu macie taki element w kółeczku po środku, widzicie? Strasznie powyginany taki profil, nie? A ten sam element w rzeczywistości wygląda tak. Popatrzmy jeszcze raz. O. Widzicie różnicę? Instrukcja powinna być pisana dla debili, to na pewno. Nawet nie powinien po instrukcji poradzić sobie. Ale tato, nie wiem dla kogo jest pisana. Dobra, w każdym razie doszliśmy, jak to się robi i powiemy wam teraz jak. Otóż szyby w prysznicu dzielą się na węższą, która jest od ściany i szerszą, która jest od drzwi. I tylko po tym mogliśmy się kapnąć, czy te dwa węższe otwory idą od ściany, czy te dwa szersze idą od ściany. Wiecie po czym? Tu jest otwór, który będzie przytrzymywał szybę, która jest od ściany. A on nie jest w połowie. Tu jest dłużej, tu jest krócej. Dlatego tu jest część od ściany z węższą szybą. Tylko po tym się kapnęliśmy, więc już wiemy, że dwa węższe otwory idą od ściany. Boże, żebym ja musiał po takich rzeczach sam dedukować pół godziny zamiast mieć porządną instrukcję. Prawda, Agatka? Mhm. Agatka to się nawet nie odzywa, bo już jest tak wkurzona, bo... Już teraz idzie łatwiej, jak już wiemy, od której strony. Bardziej w taki. No nie polecamy, nie polecamy, ale nie wiemy, czy możemy nazwę powiedzieć i nie polecać? Jak myślisz? Nie. Coś pomyślimy jeszcze. Jak coś, to w opisie filmu będzie. Bo naprawdę nie polecamy tej firmy, zawiedliśmy się. Nie dość, że instrukcja od kabiny, kabina też wątłej jakości, to jeszcze kurde brodzik. Kupiliśmy, to się okazało, że jest krzywy, musieliśmy go wymienić. Dosłownie odstawał centymetr od ściany. Tak go wyprodukowali. A i nie mogliśmy wymienić na inny, bo nie było. Musieliśmy kupić na rynku inny, zupełnie droższy.
jakimś cudem, po wielu metodach prób i błędów, udało nam się to coś skręcić. Przynajmniej ramkę pierwszą. Postawiona. I teraz będziemy szyby montować. Zobaczymy, jak pójdzie. Jak widzicie, ciężkie nie jest. A gdzie przygotowane te? No właśnie, gdzie? No, robić coś, a nie przygotujesz. Ustawiamy właśnie szybę. Pierwszą szybę w życiu naszym. Hello? Jaką pierwszą szybę? Przynajmniej w moim. A, chyba, że pierwszą w prysznic. Obstawiałeś szyby gdzieś indziej? Z poliwęglanu w oborze. Szybę. Nie no, pewnie się jakieś stawiało. No. Co się wybiło, to się stawiało. Aha. Nawet w trafiku musiałem stawiać szybę. Jak? Ale same, a nie fachowiec. No, ja musiałem dostarczyć trafik. A. No jak? Może być? Co robisz? Tu jest szybka, a tu jest taka zawleczka, która będzie ją trzymać. O. O taka, o. I wtedy nie poleci szyba do środka. A tutaj trzyma szyba, więc już jak się to wkręci, to nie wypadnie. A to taki kawałek gównianego plasticzku. No, ale zobaczymy. Powinno trzymać. Odsuńmy się, zobaczmy ten efekt. O, ja mnie widać w szybie. Hehe! Lu! Ładnie? Ja nie widzę. Znaczy, widzę ciebie przez szybę, a nie w szybie. Efekt jest bardzo dobry. Tak, dobrze. Najważniejsze, że się tobie podoba. Reszta jest nieistotna. A to nasza choinka. Jeszcze się trzyma. Tutaj ona zimuje. Bo znaczy tutaj jest 5-6 stopni. Przystosowuje się do wiosny. Przyjdą cieplejsze dni, to będzie wysadzona do ogrodu. A ładna. Zobaczmy. Ładnie się komponuje na tle tych cegieł. To może by na to zostać. Trzyma się? No trzyma się, ale to ci powiem, że to takie... No poczekaj, jeszcze tutaj musi być... No fakt, jeszcze uszczelka. Uszczelka i jeszcze to pójdzie w drugą listwę, to może wtedy będzie sztywny. No ba. Bo na razie to tak tyle. No i co? Tak. I wtedy ta śruba będzie trzymać tą szybę? Porysuję tą szybę. O. To się nie trzyma, bo to jest takie... To nie jest klej. Właśnie widzę. To jest taka jakby guma. A szkoda, bo chciałem się nakręcić. Gdzie mam kamerę, tak? Pa. Nie wiem, co zrobiłeś, ale nie zasłoniłeś. No wiem, bo mu nie zasłaniałem. A, okej. Okay. Co ty robisz i po co? Takie puzzle układ. Masz coś takiego. Taką tasiemkę. O końcówce zaraz pokażę jakiej. To jest niby uszczelka. Mhm. No i to się trzeba wepchnąć, aż się zatrzaśnie. Tutaj też jest. No. I ciężko to wchodzi, ale wchodzi. I trochę tylko paznokcie trzeba sobie połamać. Także zajęcie nie dla kobiet. O nie. Jeszcze bym sobie gipsa złamała. Niech to robi Zenia. Rób. No, a jak już się włoży, to jest tylko ta zewnętrzna linia wystaje. No i tu się podobnie zostaje. No i szyba się. Dobrze trzyma? Trzyma się w miarę. Jedyne co zostaje luzy, no to oczywiście ta listwa jest nieusztywniona, ale ona będzie przykręcona do ściany przez taką rynienkę, więc... Usztywni się, usztywni. Na pewno jakiś ekstra wygibasów zrobić się tu nie da pod tym prysznicem. Po pierwsze jest za wąski. No, ze względów miejscowych musieliśmy dać mniejszy. Ale powiem wam, że ja jestem pozytywnie zaskoczona, że wcale nie jest taki mały, jak myślałam. No ale to też dlatego, że wzięliśmy kwadratowy, a nie półokrągły. Jeśli chodzi o to jest ok. Jeśli chodzi o jakość, to... Jakość... Jakość to będzie.
Natomiast no, instrukcja to tragedia, to na pewno. W większości rzeczy po prostu się domyśliliśmy. No jak się już domyśliliśmy, to jakoś poszło. Ale na przykład musieliśmy jedne śruby odkręcić, wkręcić inne, bo się okazało, że tamtych jest za mało, nie będą pasować, te duże się wydawały, że nie tutaj. I to takie pierdoły. No ale idzie to zrobić. Proszę bardzo, ja już powoli zbliżam się. Jak to mówił agent Smith, Mr. Anderson, zbliżamy się do nieuchronnego końca. Proszę. Mhm. Nawet powiem ci, że się trzyma. Proszę bardzo. Ustawione jest w tej chwili na brodziku. No. Teraz musimy odrysować to. Wziąć poziomnicę, przytknąć tutaj, odrysować na ścianie i przykręcić trzema śrubami tą listwę, która jest po zewnętrznej stronie. O, widać. No. Jak ją przykręcimy, to wtedy znowu się wyjmuje cały brodzik, wysuwa, dokręca się tą listę, później się wsuwa i od zewnątrz przykręca się trzema wkrętami. Tak to wygląda. Co tam stokasz? Coś się dzieje? Gdzie jest Wika? O, taki ma, taką mamy zimę, słuchajcie. Taką mamy piękną zimę, tu jest Wika. O, jest i Dziunia. Wika na swoje obserwatorium. Dzisiaj śnieżyca. Wika tak, ma tutaj, gdzie kupa została takiego piachu do betoniarki, to Wika sobie punkt obserwacyjny zrobiła. A Dziunia tam nie wchodzi. No ale Dziunia jest wyższa. Aż wszędzie, cały ogród, cała wieś, wszystko dzisiaj jest białe. I jeszcze jak głęboko? Tutaj, do połowy tej dziurki mniej więcej musi wejść, to jest z boku. O, no. Może wiesz? Nie? Co najmniej grubość płytki. No to ty mi tu centymetr pokazujesz, a no. Płytka ma 0,7 czy 0,8. No to... A jak się przebijesz, to poczujesz. Dzisiaj lekcje wiercenia. Jedna lista przymocowana, moje drogie dziewczęta i chłopcy, a druga się robi. I co robimy, moi państwo? Silikon. Idzie taka krecha silikonu na cały profil. Ten profil później tutaj do tych dziurek, do linii tych dziurek przytkniemy, przymocujemy śrubami i będzie to jednocześnie i się trzymało i będzie pionowo, żeby utrzymać prysznic i jednocześnie będzie jeszcze szczelne, bo silikon się tam pod spodem powinien rozlać i zresztą tu się na pewno rozlał, bo aż bokami wyłaził, więc tył powinniśmy mieć szczelny. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce oczywiście. Kabinka już w 70% jest skończona. Pokaż, jak przykręciliśmy ją do ściany. Przykręcenie do ściany przysporzyło nam lekkich problemów. Dlaczego? Co, dlaczego mam pokazać? No pokaż, jak te kółeczki wyglądają. O, tutaj są takie zaślepki. I te zaślepki przykrywają śrubki. Śrubki trzymają ten stelaż i ten wewnętrzny stelaż tutaj. O, te dwa stelaże ze sobą spajają. Oczywiście na koniec jeszcze pozostanie silikonowanie, ale to już jak wszystko skończymy w łazience zrobić, wtedy całość posylikonujemy. A w międzyczasie, jak ja wam tu sobie pokazuję, to Adam coś tam robi. No.
przykręca już te rolki. Bo pozostały nam tylko, o Jezu, tylko te dwie szyby główne do zamontowania. Drzwiowe. Raz. A ta jedna jest jakaś krzywa. Myślę. Oczywiście. Teraz poprawimy. Tu jeszcze zostaje nam klamka, ale o. Ale to już wiecie. To już jest. No i teraz detal. Trzeba odwrócić szybkę. Jeszcze takie podobne rolki. I z drugiej strony też trzeba umieścić dolne. Na dole. A dolne są inne niż górne. No, mają tylko taki. O. Taki dzyndzelek. Taki dzyndzelek, że można wyjmować je łatwo. Tak. Szybę z zawiasów. Tak o. Jest. Wiem, bo kiedyś przyszło mi myć taką kabinę. I musiałam zdemontować całe szyby. Jego. Beznadziejnie. A to, że całą to zebrałaś i ten? No te dwie główne szyby zdemontowałam. To robota. I się zastanawiałam, jak ja to zrobiłam, ale potem szybko wyczaiłam. To się okazało, że już wiedziałam, co robię, tak? Tak. Szyba gotowa. Ja też. Adam też jest gotowy. Idziemy do łazienki montować szybę. Ta-dam, 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 ta-dam. To muszę wlać do środka. O nie. Ta kabina nie jest mi się przystosowana do tego. Do mnie? A ty niegrzeczna jesteś. Boże, co ty tu robisz? Patrz. Jeździ? Jeździ. A jaka dziura wielka tu jest? Ej, hello! A, Miśku, bo ty zamontowałeś szybę, a ja jeszcze uszczelek nie montowałam, celowo. No, widzisz. No, to jeszcze, kochani. Jeszcze. Ale jeździ? Juhu! Teraz to na dole zamontuj, bo tam jeszcze nie jest zamontowane. Ale ty poczekaj, uszczelki trzeba. No dobra. Gdzie jest Adam? O! Zmieściłeś się w naszym mikroprysznicu. Ale świeci się jak... Jak już ja się zmieściłem i to w kucki, to już chrome to dobrze. Teraz sprawdzimy, czy się widzę. Ostatnia uszczelka. Jeszcze regulacja drzwi. O Jezu. To będzie potrzebna regulacja? Będzie potrzebna. Chryste, Panie! Co to jest? Z założenia jest dobrze. Z założenia? No tak, trzeba tylko dokręcić. Górę tutaj, nie? Podokręcać. Tutaj, żeby poszło wyżej, tam niżej, jest dobrze. Dobrze. Jak się czujesz w naszym mikroprysznicu? Myślę, że wcale nie takie mikro. W kamperze mniejsze miałem. Bez problemu można się umyć. A ja jestem koło hopa. Hopa! Chodź, zrobimy wymianę. Ty wejdziesz i zobaczymy, jak ty będziesz. Ile będziesz miała miejsca. No i się udało. Jakoś to zmontowaliśmy, jakoś wyregulowaliśmy. Zamknąłem ogatkę w środku. I tak na upartego, jakbym tu założył jakąś kurtkę, to nie wyszłoby. Jak tam było w środku, luźno? Czy nie? Nie jest źle. No, w miarę to wygląda. Co, jeszcze coś do regulacji? No, tak jest. Jutro silikonowanie nas czeka i no później trzeba by wreszcie uruchomić to jakąś
jakieś ogrzewanie i proszę Państwa, wykąpać Agatkę. Nie, jeszcze nie zdejmuj tego. Jeszcze tam będziemy chodzić, silikonować. Wiesz, jak to jest. No to właśnie, tym bardziej. Nie będziesz już chodził, Adam, tego, widzisz, ja jestem w stanie to wysilikonować bez schodzenia. Tak? No to tak. Ewentualnie cały ten narożnik. To też jest jeszcze. Dobra, to jest chyba też.